Dzień dobry. Znajdujemy się dzisiaj w Młynie na ulicy Sadowskiego 10 w Dąbrówce. Jako że do biura wstęp zbroniony, to przejdę się dalej. Młyn w Dąbrówce już ma bardzo, bardzo długą historię. Z tym, że nie ten, był tutaj inny młyn w pobliżu stawu przy Brynicy. I młyn tam powstał już w XIV wieku. I istniał w zasadzie ponad 500 lat, aż do XIX wieku. Później, w drugiej połowie XIX wieku, już przestał być czynny. A niestety w 1938 roku woda go podmyła i młyn się zawalił. I później, w 1940 roku, właściciel poprzedniego młyna, czyli Wilhelm Reszka, postanowił zbudować w tym miejscu młyn. Aż 2 lata trwała budowa. No i niestety już po 2 latach młyn został skonfiskowany przez państwo i w zasadzie przez jeszcze kilkadziesiąt lat działał. Także od kilku lat dobrych młyn już jest zamknięty, ale wszystkie urządzenia są sprawne. W sumie jeszcze jest taka jedna ciekawostka i tutaj też warto wspomnieć, ponieważ nauczyłem się tego zdania na pamięć, że nawet słynny Jan Długosz w swoim dziele Liber Beneficiorum wspomniał o młynie w Dąbrówce. Także o tym nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc. No a młyn, jak widać, opuszczony na dzień dzisiejszy. Wszystkie sprzęty dobrze zachowane. I my tu dzisiaj trochę pomyszkujemy. Kasper, a tobie co się tu najbardziej podoba w tym młynie? Albo co cię ciekawi? Ja jestem bardzo ciekawy, co jest tam u góry i na dole. A bo tu są schody? A nie boisz się? Nie. A może tam być jakiś potwór? Nie. Jak myślisz, Marcel? Nie. Ja słyszałem, że potwory mieszkają w młynach. Nie. To sprawdźmy. Dokopałem się tu do jeszcze jednej ciekawostki, bo według danych kościoła w kamieniu, jednym z młynarzy, którzy tu kiedyś pracowali, był niejaki Dubczyk. Miałeś nie słyszeć. Ale słyszałem. Pamiętajcie, nie wolno pluć, Marcin. Znajdujemy się w miejscu, prawdopodobnym miejscu, w którym istniał młyn Opara. Pierwszym właścicielem był Jakub Opara i o tym już wspominano w XVII wieku. I następnie jego syn Andrzej Opara przejął władanie nad młynem, a potem już kolejny jego syn Marcin Opara i córka Marcina Opary, Katarzyna, wyszła za mąż za Macieja Szwajnocha, który następnie przejął we władanie młyn. Młyn stał nieopodal rzeki Brynicy, a w tym miejscu był staw. Ten staw był zasilany z Brynicy i dzięki temu młyn mógł pracować.
Szlakiem piekarskich przyrodników zmierzamy właśnie do owianego złą sławą lasu Dioblina, szukać śladów nawiedzonego młyna sprzed lat. Sprawdźcie sami. Stoję właśnie w niewielkiej rzeczce, która zbiera wodę z Parku Świerkanieckiego. Rzeczka ta jest tutaj regulowana. Jej przepływ jest regulowany kamieniami, później betonem. Płynie sobie dalej, aż wpływa do Brynicy. Tam dalej już koryto rzeczki nie jest regulowane. Jest jedno wielkie rozlewisko, bagna. Mało tego, siedliska dzików tam się znajdują. Także nie chciałbym się tam zapuszczać, tym bardziej po zmroku. A mówimy o tym dlatego, że tam dalej, w pobliżu Brynicy, na bagnach, znajdował się kiedyś młyn. Młyn należał do młynarza nazwiskiem Praczka. I jak głosi legenda, młyn był nawiedzony, a młynarz zawarł pakt z diabłem. Mało tego, w młynie popełniono niewyjaśnione morderstwo. Niewyjaśnione do dzisiaj. A źródłem tych plotek był fakt, że młynarz, dotąd biedny, w ciągu kilku lat straszliwie się wzbogacił. Pomykał karocami po mieście. Nie wiadomo było, skąd ta gotówka na niego spłynęła. A prawda jest taka, że po prostu był takim XIX-wiecznym dealerem i szmuglował tutaj przez granicę. Była granica prusko-rosyjska na Brynicy i w ten sposób się dorobił bogactwa. Ale legenda o diabelskim młynie przetrwała do dzisiaj. Stąd zresztą wzięła się nazwa lasu Dioblina. Chodźcie na górę, jeszcze wejdziemy. Wam powiem, co tu ciekawego kiedyś się zdarzyło. Co, tata? Tutaj przy płynie Brynica i tu przy tej rzece kiedyś 112 lat temu pewien chłop chciał arbuzy zasadzić i hodować. Wtedy jeszcze nie było arbuzów w Polsce, ale wszyscy jego sąsiedzi, co tu mieszkali, to się bali tego, bo nie wiedzieli, co to są arbuzy i myśleli, że to jakieś dziwne, trujące rośliny i namawiali go, żeby ich tu nie zasadzał, ale on ich nie posłuchał. No i pewnego razu w nocy się zakradli i spalili cały jego dom i on tam też się spalił niestety. I podobno od tego czasu pojawia się w tym miejscu arbuzowa zmora. I ta arbuzowa zmora właśnie tutaj się gdzieś pojawia w okolicach tego drzewa i czasami też po tej stronie. I po prostu ludzie się jej boją. Czy to była prawda? Nie wierzysz w to? A idźcie. Pieruń mały, jeden z drugim. Naprawdę tak było? Nie. To nie było.